Druga wojna światowa to zdecydowanie jeden z największych konfliktów zbrojnych w historii. My Polacy zdecydowanie ją pamiętamy. Nasi dziadkowie walczyli o ojczyznę na terenach, gdzie teraz mieszkamy. Jednak sytuacja ma się zupełnie inaczej w Ameryce, gdzie zwykli obywatele praktycznie wojny nie doświadczyli. Na pierwszy rzut oka jedynym bezpośrednim atakiem był ten japoński na Pearl Harbor. W rzeczywistości Niemcy też zaatakowali Amerykę Północną. Raz w 1943 roku przez 28 godzin w misji, o której nikt nie wiedział przez ponad 30 lat. Prawdziwa historia. Oglądacie do końca. Kluczową kwestią w dzisiejszej opowieści jest pogoda. To, co kiedyś oglądaliśmy w telewizji, po wiadomościach i to, co teraz mamy na wyciągnięcie ręki w telefonie. Jednak nie zawsze tak było. Szczególnie kilkadziesiąt lat temu. Podczas II wojny światowej wiedza o pogodzie równała się posiadaniu swojej własnej stacji meteorologicznej. No i tu Niemcy mieli pewien malutki problem. Jak zapewne nie pamiętacie z lekcji geografii, istnieje coś takiego jak efekt Coriolisa. Polega on na tym, że zjawiska pogodowe na północnej półkuli przemieszczają się z zachodu na wschód. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli chcesz dowiedzieć się, jaka będzie pogoda w Europie za kilka dni, to musisz zobaczyć, co się teraz dzieje w Stanach. Sytuacja analogiczna do tego, kiedy chcę przewidzieć, co będzie trendować na polskim YouTubie w najbliższym czasie. Ale wracając do tematu. Alianci z racji tego, że kontrolowali Amerykę Północną i większość otaczających ją terenów, mieli mnóstwo stacji pogodowych w Ameryce Północnej, Islandii, Grenlandii. Dzięki temu mogli efektywnie przewidywać pogodę w Europie, znacznie szybciej i lepiej niż Niemcy. Szybciej i lepiej? Tak. Wychodzi na to, że Niemcy jakoś tę pogodę przewidywali. Na początku wojny otrzymywali oni raporty pogodowe z tajnych stacji arktycznych, statków meteorologicznych, samolotów meteorologicznych i łodzi podwodnych z oprzyrządowaniem pogodowym. Jednak cykl życia każdej z tych stacji był niezbyt długi. Alianci bardzo dobrze radzili sobie z usuwaniem konkurencji na tym polu. Statki były łatwo wykrywalne, a każdy wylot samolotem wiązał się z ryzykiem zestrzelenia. Ponadto, aby uboty mogły przesyłać dane pogodowe, musiałyby przerywać ciszę radiową, umożliwiając w ten sposób ich śledzenie, co trochę nie ma sensu. Aczkolwiek dane pogodowe były czymś, czego Niemcy naprawdę potrzebowali. Znajomość pogody jest kluczową informacją podczas planowania ataków. Burze wpływały na to, gdzie statki i samoloty mogą bezpiecznie podróżować. Mgła, deszcz i chmury wpływają na widoczność. Temperatura wpływa na potrzebny sprzęt i odzież żołnierzy. I tak dalej, mógłbym wymieniać. Powodzenie słynnego D-Day'u było w rzeczywistości mocno uzależnione od pogody. Alianci wybrali dzień z odpływem, minimalnym zachmurzeniem oraz lekkim wiatrem. Niemcy nie mogli sobie pozwolić na porażkę w tej dziedzinie. Dlatego zaprojektowana została tajna stacja pogodowa o nazwie Wetterfunkerland. 14 takich stacji umieszczono w obszarach arktycznych i subarktycznych. 5 rozmieszczono wokół Morza Barentsa, a 2 kluczowe przeznaczone były do Ameryki Północnej. Jednak na miejsce udało się dotrzeć tylko jednej. Stacja nazwana kryptonimem Kurt podróżowała łodzią podwodną U-537, która wyruszyła z Kilonii w Niemczech. Podróż nie była łatwa. Po drodze pękadł. Jednak 22 października 1943 statek znalazł się w zatoce Martin Bay w północnym Labradorze. Podczas gdy część załogi naprawiała okręt, reszta zajęła się instalacją Kurta. Po udanej instalacji stację zamaskowali amerykańskimi paczkami po papierosach i oznaczono ją jako część Canadian Meteor Service, instytucji, która nigdy nie istniała. Chociaż stacja miała działać przez 6 miesięcy, z nieznanych przyczyn przestała nadawać już po jednym. Jednak najdziwniejszym elementem tej historii jest to, że cała sprawa była zapomniana przez ponad 30 lat. Kurt stał sobie spokojnie i nikt się nim nie interesował, aż do roku 1977, kiedy przez przypadek odkrył go geomorfolog Peter Johnson. Jednak napis Canadian Meteor Service uśpił jego uwagę i uznał swoje odkrycie za nieistotne. Do przełomu doszło, kiedy to niemiecki inżynier Siemensa, pracujący nad Kurtem, natrafił na zapiski Johnsona. Od razu skontaktował się z Kanadyjczykami i poinformował ich o całej sprawie. W ten sposób stacja trafiła do Kanadyjskiego Muzeum Wojny w Ottawie, gdzie można ją do dzisiaj oglądać.
Natomiast ekspedycja instalacji Kurta była jedynym poważnym najazdem nazistów na Północną Amerykę. Natomiast jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś o podbojach Ameryki w innych częściach świata, to kliknijcie playlistę Stany Zjednoczone. Subskrypcją od Ciebie też nie pogardzę. Do zobaczenia.